My tam mamy zupełnie sprzeczne interesy. I teraz pytanie, czy Hiszpanom i Portugalczykom chciałoby się walczyć tutaj z Rosją, żeby bronić wschodnich granic Unii Europejskiej? Mam tu pewne wątpliwości. Zwróćmy jednak nawet uwagę na różnicę nie tyle pomiędzy Hiszpanią a Polską, a Niemcami a Polską, tak? Niemcy cały czas robią wszystko, żeby tej Rosji zbyt źle to nie było, bo chcą z nią handlować. Cały niemiecki plan na politykę energetyczną w Europie oparty jest na tym, że należy wyłączyć węgiel, należy wyłączyć elektrownie jądrowe, po to tylko, żeby wszyscy musieli mieć prąd z rosyjskiego gazu kupowanego za pośrednictwem Niemiec oraz z niemieckich technologii odnawialnych, tak? Więc my mamy zupełnie inne interesy niż Niemcy. I teraz pytanie, gdybyśmy stali się częścią tej wielkiej Unii Europejskiej, to czy ta Unia Europejska realizowałaby interesy nasze czy niemieckie?